Witam Państwa. Robert Heda na kanale Jana Pińskiego. Jestem oficerem Agencji Wywiadu w stanie spoczynku. Długo pracowałem przeciwko Rosji, poznałem jej mentalność, a przede wszystkim mentalność elit i myślenie o świecie. Dlatego dziś, mimo uśmiechu i przyjemności ze spotkania z Państwem, Temat ważny. Rosja szuka pretekstu do eskalacji stosunków z Polską, a być może w tych okolicznościach, jakie mamy, szuka pretekstu po prostu do wojny. Oczywiście z Polską i z blokiem państw zachodnich. Jakie dowody w sprawie, czy przesłanki, poszlaki, a przede wszystkim dzisiejsza decyzja ambasadora Rosji, który na wezwanie MSZ nie pojawił się, czym nie tylko uchybił konwencję o stosunkach dyplomatycznych, zwyczajom cywilizowanego świata, ale w ten sposób celowo obraził państwo polskie, bo nie MSZ, ale Rzeczpospolitą Polską. Takie zachowanie ambasadora rosyjskiego jest celowe i mówi o tym, że Rosja szuka pretekstu do zerwania stosunków dyplomatycznych z Polską. Chce sprowokować nasz kraj, nasze władze, właśnie do zerwania stosunków dyplomatycznych z Moskwą, co Rosja wykorzysta. E, w dalszej eskalacji i być może powtarzam, bo jest to też chłodna kalkulacja rosyjska, wywołania jakiegoś konfliktu, jakiejś formy konfliktu, a więc ataku na Polskę. A dlaczego? Putin od dłuższego czasu, jak wskazuje ciąg zdarzeń, osacza Polskę. Konkretnie Polskę. Po pierwsze, Zacznijmy od nie od zamachu, ale od sekwencji. Nie od zamachu w Moskwie, tylko od sekwencji poprzedzającej i udowodnię, że za każdym razem celuje w Polskę swoimi działaniami. Otóż Putin po wyborach prezydenckich, pseudowyborach pseudoprezydenta, zaczął od narady z FSB. Rozkazał swojej policji politycznej ściganie i likwidację piątej kolumny, czyli wewnętrznego wroga reżimu putinowskiego, opozycji, ludzi inaczej myślących, ale także państw, które sponsorują i sprzyjają rozwojowi demokracji w Rosji. Powiedział dokładnie, że tę piątą kolumnę służby na czele z FSB mają ścigać wszędzie. Do tego dołączył się ten pijaczyna. Były rzekomo, były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew, który jak zwykle po pijaku bardzo agresywnie zaczął wymierzać sprawiedliwość, czyli ścigać państwa. Które sprzeciwiają się rosyjskiej polityce, na czele z Polską. Robił niejednokrotnie takie wypady. Ale a ja przypominam, w 1999 roku ówczesny premier Rosji Władimir Władimirowicz-Putin, człowiek nieznany poza kremlowskimi korytarzami, aby Rosjan przekonać do siebie, wykreować się Zbawiciela Rosji, po sprowokowanych przez FSB i wykonanych przez FSB zamachach terrorystycznych, które przypisano Czeczenom, powiedział cytując po rosyjsku: "Będziemy maczyć terrorystów w sertirach, czyli będziemy topić. Terrorystów w Kiblach, nawet w Kiblach, co podkreślił Putin. I potem wybuchła rosyjska agresja na niepodległą Iczkerię, czyli Czeczeń. W tej chwili Putin, innymi słowami, ale z takim sensem, dał FSB polecenie ścigać. Um, Opozycję ścigać Piątą Kolumnę, gdzie by ona nie była, a jest w Polsce, bo Polska przygarnia przeciwników reżimu Putina i Łukaszenki. Przygarnia także Europa, ale to Polska jest krajem frontowym i odwieczną zadrą na ciele rosyjskiego imperium. Polska schronieniem dla Piątej Kolumny z punktu widzenia Kremla. Polska, która od 15 października, czyli od wygranej e, demokratycznej ówczesnej opozycji w wyborach parlamentarnych, nowa władza rząd Donalda Tuska współkreuje czynnie antyrosyjską politykę Europy w wielu wymiarach od dyplomatycznej, politycznej, ekonomicznej po militarną. Służy temu na przykład aktywizacja Trójkąta Weimarskiego. Polska jest pierwszoplanowym celem ataków rosyjskich. Wreszcie, Polska szkoli nie tylko ukraińskich żołnierzy, ale także szkoli siły samoobrony demokratycznej Białorusi, czyli hodujemy ową piątą kolumnę. I wreszcie Polska jest centrum pomocowym dla Ukrainy przez nasz kraj, czy z magazynów zlokalizowanych na terenie naszego kraju. Do, na Ukrainę trafiają broń, pomoc humanitarna, ale także instruktorzy. Potem po Putinie czynną rolę takiego podżegacza antypolskiego przejął minister Szojku. Otóż poinformował, że zamierza rozbudować armię a Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej o dwie armie rezerwowe, czyli 30 związków operacyjnych i taktycznych, korpus, dywizja, brygada. Po co teraz, kiedy właściwie plany reorganizacji, rozszerzenia rosyjskiej armii są znane od zeszłego roku? To wówczas Putin podjął decyzję o utworzeniu czy odtworzeniu Leningradzkiego i Moskiewskiego okręgów, Okręgu Wojskowego. To są okręgi, które w czasie sowieckim stanowiły drugi rzut uderzeniowy sowieckiej armii i to one miały taranem przez Polskę przez Polskę, podkreślmy, wjechać do Europy i wspomóc pierwszy rzut, czyli jednostki uderzeniowe, armie pancerne zlokalizowane na terenie byłego, byłej Niemieckiej Republiki Demokratycznej, zwanej NRD. Pytanie, po co teraz, kiedy ta decyzja była tak naprawdę ekspertom, ale też Każdemu chętnemu, kto zajrzał do odpowiednich danych sieciowych, znana od końca zeszłego roku. Następnie odezwał się Pieskow, Dmitrij Pieskow, rzecznik prasowy Putina, który publicznie przejęzyczył się i przestał traktować wojnę z Ukrainą jako specjalną operację wojskową, i nazwał rzecz po imieniu: jesteśmy w stanie wojny. Tyle. Że Rosja jest w stanie wojny nie tylko z Ukrainą, ale przede wszystkim z Zachodem, który wspiera Ukrainę. W takiej rzeczywistości i takie horyzonty myślowe reprezentują Putin, jego najbliższe otoczenie, rosyjscy siłowicy, którzy przejęli pełnię władzy w Rosji. Oni twierdzą, że Rosja jest już w stanie wojny z Zachodem. Ta wojna trwa, tylko jakoś Zachód nie może przyjąć tego e, do wiadomości. To na marginesie moja refleksja. Następnie mamy zamach e, w Moskwie, czy też no, w, w Wielkiej Moskwie, na Mkadzie. Ginie 130 osób, ten bilans ofiar się na pewno zwiększy. I otóż e, Maria Zacharowa, rzeczniczka wiecznie pijana, wiecz... rzeczniczka rosyjskiego MSZ, oskarża Stany Zjednoczone o ochronę, czyli krycie rzeczywistych sprawców tego zamachu, a więc Ukraińców, bo to oni zamówili terrorystów i umówili się z nimi, płacąc na zamach, który to islamiści może i wykonali, ale uciekali w stronę Ukrainy i to Ukraina jest winna, musi zatem ponieść odpowiedzialność, ale jak powiedzieliśmy, wojna trwa z Zachodem, czyli Zachód, na czele ze Stanami Zjednoczonymi musi także ponieść odpowiedzialność. A jeśli Stany Zjednoczone, to nie zapominajmy, że Polska jest. Amerykańskim stworzeniem na wschodniej Flance NATO. To tu stacjonują oddziały amerykańskie, e, Polska kupuje broń od Stanów Zjednoczonych i, i jest najpewniejszym sojusznikiem amerykańskim w Europie. Po raz kolejny Polska, jako cel rosyjskiego ataku. I otóż na razie. Mm, Ta sekwencja zdarzeń, czy łańcuch zdarzeń a, kończy się na ambasadorze, ale nieco wcześniej mamy wlot rosyjskiej rakiety w polską przestrzeń powietrzną. Teraz wyobraźmy sobie, że Polska a, zestrzeliwuje rakietę rosyjską, i Rosja natychmiast uruchamia narrację o czynnym wstąpieniu Polski czyli NATO czynnym udziale w wojnie z Ukrainą. Należy się spodziewać, że narracja rosyjska przedstawiałaby Rosjanom i światu wydarzenie jako zestrzelanie tejże rakiety nad terytorium ukraińskim. A więc to NATO jako pierwsze oddało strzały w wojnie z Rosją. Rosja jest sprowokowana, musi się bronić. Tak wyglądałaby sytuacja, bo rakieta celowo została zaprogramowana na płytki wlot w terytorium Polski. A i tu Rosjanie przedstawialiby swoje dane go, fizyczne, radarowe, że zestrzelanie nastąpiło nad Ukrainą, a więc NATO rozpoczęło wojnę z Rosją. Ten, a, ta prowokacja się nie udała, ale dlatego, że się nie udała, ambasador rosyjski otrzymał instrukcję, aby sprowokować Polskę do zaostrzenia stosunków dyplomatycznych z Rosją. Jesteśmy więc chłopcem do bicia w przypadku e, bardzo, Spokojnego działania, Rosja i tak y, będzie eskalowała. Jaka by nie była reakcja Polski? Rosja będzie eskalowała, usiłując y, uruchomić y, zaostrzenie stosunków dyplomatycznych i wskazać Polskę, część Zachodu, jako winnego tejże eskalacji, która Sprowokuje odwetowe działania Rosji w każdej możliwej postaci. Oczywiście, e, obniżyć stosunki dyplomatyczne można, Polska może dwojako. Zapewne zostanie odwołany ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Moskwie, zostanie wezwany na konsultacje. Czyli stosunki dyplomatyczne automatycznie powinny ulec obniżeniu do szarżodafera ad dinterim, czyli osoby zastępującej ambasadorów, ale ambasadorem nie będący. Wezwania na konsultacje powinno być dwustronne. Takie są zasady dyplomacji. Ale jeśli Rosja. Chce sprowokować do zerwania stosunków dyplomatycznych, to zacznie kreować swojego ambasadora na ofiarę nienawiści do Rosji. A przypomnijmy, że został oblany czerwoną farbą, że, że... jego publicznym wystąpieniom towarzyszą demonstracje przeciwników wojny, przeciwników reżimu Putina, także Ukraińców. A więc zostaje. Wykreowany na ofiarę, i to Rosja sama wezwie go na konsultacje, prowokując Polskę do e, zerwania stosunków dyplomatycznych, bo na Polskę wysypie się rusofobiczny w cudzysłowie hejt. A... Potem nastąpi tłumaczenie, że Rosja nie miała wyjścia. Rosja nie miała wyjścia, musiała się bronić. I teraz, jakie cele realizuje przez Polskę, czy via Polskę, czy uderzając w Polskę Kreml i Putin? A więc jest to stara rosyjska strategia przedstawiania Polski nie tylko jako problemu dla Rosji, ale także dla Zachodu. Tak było od chwili rozbiorów I Rzeczpospolitej i Temu towarzyszą w obecnej chwili kłamstwa Putina. Powinniśmy na znaleźć rozwiązanie prawne, które równałoby Kłamstwo Putina na przykład z kłamstwem oświęcimskim, z kłamstwem na temat ludobójstwa, bowiem Putin od wielu lat swoją narracją pokazuje Polskę jako państwo, które sprowokowało wybuch II wojny światowej, potem kolaborowało aktywnie z nazistami, czyli z niemieckimi hitlerowcami, a następnie między innymi mordując Żydów. Aż przyszła armia czerwona, która wyzwoliła Europę od takich potworów jak trzecia Rzesza i Polska. I Stalin na szczęście dla zachodu i wschodu wziął Polaków za mordy. I to jest właśnie e, obecna narracja Putina, zohydzająca Polskę i tworząca z niej problem także dla europejskich sojuszników Polski. Oczywiście takie zohydzanie Polski to jest Prowokowanie rozłamu w Unii Europejskiej i NATO. Nie jest tajemnicą, że w Europie istnieje grupa państw kapitulackich wobec Rosji, nie przyjmujących do wiadomości zagrożenia i możliwości inwazji militarnej Rosji na Europę. Ale są także siły wzywające do organizacji obrony, do wzmocnienia, do. Wzmocnienia sił zbrojnych i jedności politycznej. W tym bloku jest Polska, ale niestety Europa do wojny nie jest przygotowana. To jest również właśnie chłodna kalkulacja Kremla, a zamach i prowokacje wobec Polski wydają się wskazywać na wariant scenariusz najczarniejszy. Otóż przed Rosją otworzyło się unikalne okno możliwości agresji na Europę i na Zachód. Europa jest na razie bezbronna i podzielona. USA są w kampanii wyborczej, pożądają spokoju, żeby sytuacja zewnętrzna nie rzutowała na wyniki wyborów. Tymczasem Putin na dniach leci do Chin. Do, z wizytą do Xi Jinpinga, aby go przekonać, że wobec takiej eskalacji prowokacyjnej polityki, między innymi Polski, nadszedł moment skoordynowanego uderzenia w stół. Chiny atakują Tajwan, czy też prowokują napięcie, które wpływa na kampanię wyborczą w Stanach Zjednoczonych. Rosja ze zdwojoną siłą atakuje Ukrainę, a może i nie tylko. Ukrainy. I e, Ukraina sama jest pozbawiona absolutnie jakiejkolwiek pomocy i jest w czarnej dziurze e, zmęczenia wojną społecznego, wojskowego, gospodarczego, finansowego, każdego. I teraz eskalacja stosunków z Polską, członkiem Unii Europejskiej, członkiem NATO. Najbliższym sojusznikiem USA w tym regionie Europy, naszym, ma zaszantażować, zaszantażować groźbą wojny, napaści na Polskę, zmuszając Europę do dokonania wyboru. Albo wspieramy Polskę i angażujemy się w wojnę, albo kapitulujemy, ubierając to w różne gładkie słówki. Protekstem jest oczywiście schronienie dla Piątej Kolumny i poniżanie ambasadora rosyjskiego, na no co imperium pozwolić sobie nie może. I zgodnie z tym tokiem myślenia, następnym ruchem wobec Polski będzie ultimatum. Ultimatum wydania Piątej Kolumny i zaprzestania pomocy Ukrainie, bo inaczej uderzymy. Na Was zbrojnie, na Polskę, a więc na NATO i Unię Europejską. Zakończycie ponadto pomoc dla Ukrainy i teraz, kto przegra na, na starcie, czyli w tej fazie, będzie przegrany do końca. A Putin przegrać nie może, bo go własne elity rozszarpią i powieszą. A Zatem należy się spodziewać szybkich, co najmniej cyberataków lub ataków dywersyjnych i podprogowych na Polskę dla wsparcia tego ultimatum. Po, e, potem to ultimatum ulegnie jeszcze wzmocnieniu, jeśli pojawi się jakakolwiek rysa na jedności europejskiej i sprawczości decyzyjnej NATO, czy też sprawczości decyzyjnej USA, na co liczy Putin. To drugie ultimatum można sparafrazować, już wobec Polski konkretnie. NATO, wąs Polski, Polska, won z NATO. A taki jest cel rosyjski, a jak nie, to właśnie, i to jest jak nie. A tu niestety włącza się czynny scenariusz, bo Chłodna kalkulacja odpowiada rosyjskim strategom, że okno możliwości nie będzie trwało długo. Dopóki Polska nie zmodernizuje armii, nie uzyska nowoczesnego uzbrojenia, dopóki nie stworzy się jądro państw europejskich i natowskich, które zechcą w Polsce pomóc, ten czas trzeba wykorzystać do zaszantażowania, do ultimatum i do wymuszenia kapitulacji, grożąc bezpośrednio wojną. A jeśli nie, jeśli nie ulegniemy, i to pytanie pozostaje e, otwarte. Rosja w przeciwieństwie do Europy i do Polski ma może i byle jaka urań. Ale armię ostrzelaną i gotową do boju. Ostrzelaną na Ukrainie, gotową do um, rozszerzenia w oparciu o te kadry, które są. Um, oczywiście to jest armia z nuklearną pałką w postaci arsenału jądrowego Rosji, i um, jest to jeden z głównych elementów szantażu. I taka okazja dla Rosji nie powtórzy się długo. A czy polski scenariusz, czy też hipotetyczny scenariusz zerwania stosunków dyplomatycznych, eskalacji dyplomatycznej, politycznej z ultimatum i groźbami militarnymi wobec Polski, powtórzy się wobec innych państw? Bo on może być także wycelowany w inne państwa flanki wschodniej. To jest argument, ale też silna przesłanka do tego, że Putin szuka pretekstu do eskalacji z Zachodem, być może na progu wojny, poprzez Polskę i formułuje tą, tę swoją politykę gruźb. Bezpośrednio pod naszym adresem, czego dowodem jest ta sekwencja wydarzeń, o której mówiłem na początku, zakończona na razie bezszczelnym zachowaniem ambasadora Rosji, obrażającego, poniżającego Rzeczpospolitą na arenie międzynarodowej. Dziękuję. To był Robert Heda na kanale Jana Pińskiego. Do widzenia państwo.